Filip, mecz z Legią zakończył się rezultatem 2-2, ale jeśli chodzi o Ciebie, no to ten mecz to powinien chyba zejść na drugi plan. Z jednej strony bardzo duży smutek, że od nas odchodzisz, ale z drugiej wielka radość, że idzie wychowanek w świat i będzie z dumą reprezentował nasz klub, nasz region w włoskiej lidze. Jak się zapatrujesz, co czujesz w tym momencie? Czuję dumę, czuję wielką radość, że grałem tutaj w Zagłębiu z takimi osobami, dzieliłem szatnie. Cieszę się bardzo, że mogłem zagrać jeszcze taki mecz przy takiej atmosferze, ten ostatni. Graliśmy dobrze, graliśmy fajnie dla oka i szkoda tylko, że nie wygraliśmy. W trakcie Twojej kariery tutaj w KGHM Zagłębiu przewinęło się wielu piłkarzy, uczyłeś się od bardzo wielu zawodników. Czy jest ktoś, komu chciałbyś podziękować, być może z trenerów, z zawodników, kto miał znaczący wpływ na to, jak Twoja kariera się potoczyła dotychczas? Ja chciałbym podziękować każdemu, który ze mną dzielił szatnię, każdemu trenerowi, którego miałem od samego początku, od małego, od tego 9 roku życia. Chciałbym każdemu podziękować w klubie i no to jest coś, to jeszcze do mnie to nie dociera, że to był mój ostatni mecz i no łezka się zakręciła wokół szatni już po meczu i z jednej strony smutek, ale też się cieszę, że robię ten krok naprzód, mam nadzieję i tyle. Czy będziesz wspierał Zagłębie teraz? Będziesz się interesował losem Twojego klubu? Oczywiście, będę patrzył, będę oglądał mecze chłopaków, a jak będę miał możliwość, to zawsze się pojawię na stadionie i będę wspierał ich.